Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy bogracz z wieprzowiny z makaronem. Potrzebować będziemy pół kilograma szynki wieprzowej, może być łopatka, dwie małe cebule, dwa ząbki czosnku, trzy łyżki koncentratu pomidorowego, cztery ogórki kiszone, dwie papryki czerwone i jedną szklankę makaronu. Będziemy doprawiać solą, pieprzem, liściem laurowym i zielem angielskim. Cebulę i czosnek pokroję w kosteczkę, podsmażę i później do lekko zeszklonej cebuli dołożę pokrojone mięso. Teraz kroję cebulę i czosnek w kosteczkę oraz mięso. Do zeszklonej lekko cebuli i czosnku dodaję mięso i obsmażam. A pozostałe składniki pokroję. Ogórki pokroiłam w takie półplasterki, a paprykę w paseczki. Teraz obsmażam mięso. Mięso już mam obsmażone, podlewam dużą ilością wody, przykrywam, doprawiam solą, pieprzem, dodaję liść laurowy, ziele angielskie, przykrywam i duszę godzinę czasu. To jest uzależnione od rodzaju mięsa. Niekiedy godzina czasu jest wystarczająca, że mięso mamy miękkie, a niekiedy należy dłużej dusić. I później dodamy pozostałe składniki, które już mam rozdrobnione. Przykrywam i duszę mięso. Mięso już mamy miękkie, dodajemy makaron i gotujemy 10 minut, a później dołożymy paprykę, ogórki i koncentrat. Jeżeli lubimy miękkie, to dodajemy paprykę teraz. Ja lubię paprykę al dente. Przykrywamy i gotujemy 10 minut. Makaron już mam ugotowany. Dodaję ogórki i paprykę oraz koncentrat. I gotuję to 10 minut. Doprawiamy do własnego smaku. I bograć z makaronem będziemy mieli gotowy. Przykrywam i gotuję 10 minut. I tak oto bogracz z makaronem mamy gotowy. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę.